Swastyka. Widać? Na pewno widać. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. To co dzisiaj zobaczycie, to w sumie nie snucie teorii, tylko są na to pewne dowody, które zobaczycie w filmie. Zapraszam Was do oglądania. Jesteśmy dzisiaj oczywiście na Dolnym Śląsku, niedaleko granicy czeskiej. Chcę Wam pokazać dzisiaj parę ciekawych rzeczy. Taka druga, bądź chyba trzecia już w sumie, część tajemnic lasu. Tutaj w tym miejscu, gdzie znajdujemy się w tym momencie, między tymi świerkami znajdował się najprawdopodobniej cmentarz niemiecki. Dowiedziałem się tego tutaj od takiego starszego poszukiwacza, pasjonata przygód od wielu lat. Ma dostęp do ciekawych dokumentów oraz historii. Mieszka tutaj kilkadziesiąt lat, dlatego też można mu zaufać. Tutaj widzimy takie młodsze drzewa, a tam już jest prawie całkiem inny las, tam dalej. Dlatego można potwierdzić słowa, które wspomniał o tym cmentarzu. Później najprawdopodobniej było tu gospodarstwo. Nie żyje już tutaj właścicielka, która trzymała tutaj krowy. Gdzieniegdzie, jak chodziłem tutaj na grzyby, znajdowaliśmy właśnie podkowy i takie rzeczy, także no bardzo jest to prawdopodobne, że właśnie tutaj te zwierzątka się wylegiwały kiedyś. To bydło było tutaj, to miejsce po cmentarzu. Ta pani właśnie z opowieści, które przekazała, mówiła, że tutaj właśnie był ten cmentarz i jakieś pozostałości były. Później wszystko to zostało sprzątnięte. Natomiast nie dokładnie wszystko, bo chcę Wam pokazać bardzo ciekawą rzecz i zamaskowaną. Przejdziemy sobie kawałeczek od tego miejsca. Nie chcę iść bez przerwy z wideo, bo nie chcę, żeby to miejsce odkryła jakaś tam niepotrzebna osoba. Wiecie, jak to jest, także przejdę sobie kawałek od tego miejsca, kilka minut drogi, i pokażę Wam, o co chodzi. Po przejściu kawałek dalej pokażę Wam zagwozdkę. Mnie to zagięło, jak to pierwszy raz zobaczyłem. Swastyka. Widać? Na pewno widać. Spróbuję poprawić zarys jakimś patyczkiem. Zarósł już mchem. Możemy się tylko domyślać, ile to ma lat. Dobrze wiemy, co Niemcy tak oznaczali. Tym bardziej na takich skałach. I tym bardziej, jeśli coś maskowali. Lub po prostu mógł być to jakiś depozyt. No bo jak widać, jest to zamaskowane. Świetnie ułożone skały. Jak to oni robili? Tutaj możemy zobaczyć tą wnękę. I faktycznie zmierza tam kawałek w dół. Nie ma już żadnych pozostałości, w sensie żadnych kamieni pod spodem, żadnego gruzu. Pewnie, żeby to sprawdzić, trzeba byłoby odwalić te kamienie. Ciekawi mnie tylko w sumie, co to za otwory, no bo to na pewno nie są naturalne otwory. Z tamtej strony mamy to samo. Obejdziemy sobie to dookoła. O, kogoś wziął na grzybobranie. Pokaż grzybki. Nie, no same trójaki. Nie. Żartuję. Przejdziemy sobie od tej strony. Tu już nie widać. Już tak zaryło igłami. O! Co my tutaj mamy? Mały grzybek.
Tam chyba drugi. Okej, do czego dążę? Jesteśmy pod granicą czeską. Jesteśmy w miejscowości, gdzie kiedyś stacjonowały w sumie tutaj wojska. Nic ciekawego tutaj się nie działo. To w sumie był taki punkt bardziej też ucieczkowy. Bo w pobliżu tutaj tej miejscowości była stacja i tory, które szły prosto z Wrocławia. I oczywiście podczas ucieczki tą stację rozebrano później tutaj w tej miejscowości. Możemy iść na to miejsce, mamy od niego w sumie jakieś 2 km. I dokończę tam tą historię. Ale przyjrzymy się jeszcze, zrobię tutaj parę ujęć i przyjrzymy się tutaj jeszcze temu miejscu. Na pewno pamiętacie nasz film z cyklu Kamień Hitlera oraz kompleks, który w pobliżu nagraliśmy. Dzisiaj jesteśmy w podobnym miejscu, aczkolwiek nie aż tak satysfakcjonującym. Najprawdopodobniej depozyt lub miejsce, które po prostu zostało zaznaczone. Tak robili właśnie Niemcy. Tutaj w tym miejscu możesz podejść, pokazać. Przed chwilką też to nagrywałem. Mamy swastykę, czyli sposób, w jaki zaznaczali właśnie sobie takie miejsca. Jest zamaskowane, schowane, ukryte w sumie w lesie. No, jest tutaj jakaś stara droga, do czegoś też również musiała prowadzić. Obecnie nie jest użytkowana ani do wycinki, ani w żaden inny sposób. Miejsce to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że mamy tutaj ten otwór, który pokazywałem pod spodem. Trzeba by było to odwalić i zobaczyć, co tam jest w środku. Natomiast takich rzeczy bez pozwolenia, wiadomo, nie możemy robić. Te miejsce również mnie bardzo interesuje, ponieważ nie jest naturalne. Tu w pobliżu mamy również ciekawe spady oraz miejsca, które na pewno nie są naturalne. Czyli coś musiało się dziać w tym miejscu. Tak jak wspominałem wcześniej, pojedziemy sobie teraz do drugiego miejsca i chciałbym wam dokończyć historię, bo ta miejscowość jest bardzo ciekawa. Historię o Niemcach, którzy uciekali z Wrocławia, a później rozebrano pewną stację i pokażemy wam pozostałość i ciekawe miejsce. Także do zaraz. O cmentarzu niestety nie mam więcej informacji. Natomiast jeśli jakieś dokumenty czy cokolwiek wspominające o tym, oczywiście niemieckie dokumenty, udałoby mi się kiedyś odnaleźć, na pewno opublikuję i wytłumaczę lub zrobię jakąś drugą część. Połączę to z jakimś materiałem. No bo takich rzeczy się nie zostawia i wiadomo, że to zawsze będzie ciekawe dla nas, poszukiwaczy. Dotarliśmy na miejsce, droga przed nami, w sumie kiedyś nie była drogą, tylko była po prostu linią kolejową. Zmierza w tamtym kierunku, w stronę Czech i tam łączyła się również z nastawnią kolejową. Budynek przetrwał do dziś, obecnie jest użytkowany przez prywatną osobę, która zrobiła sobie z tego budynek mieszkalny. Chodzimy sobie tutaj dookoła. Nic szczególnego poza lasem i łąką nie widać. Ale zmierzamy teraz do miejsca, w którym znajdowała się prowizoryczna stacja, gdzie podczas ucieczki Niemcy wysiadali właśnie w tym miejscu i kierowali się w tamtą stronę. Zaraz wam pokażę to miejsce. Ok, jesteśmy u celu. Tutaj mamy byłą linię kolejową. No i jakieś 15 metrów od tego miejsca zaczyna się miejsce, w którym była zbudowana właśnie ta prowizoryczna stacja. Zobaczcie, co jest pod spodem. Tutaj mamy kamienną płytę
już zarośniętą i schowaną pod spodem, która ciągnie się aż do tego miejsca i tutaj widać ją bardziej wyraźnie. Widać taki zarys, taki prostokąt dookoła mnie, dosyć spory. I powiedzcie mi, czy to tylko teoria, czy jednak coś ją potwierdza, bo mi się wydaje, że jednak te słowa są prawdą. A nie kończymy tylko na tym miejscu, bo kawałek od tego miejsca jest pozostałość. W sumie może uda się jeszcze coś znaleźć oprócz tylko miejsca. Zamaskowanej w lesie również połączenia kolejowego, które mogło być połączone z tym miejscem. Tylko po co? Co tutaj się znajdowało wokół? Coś musiało się tutaj dziać. Pokazywałem, czas na małą opowieść. W tamtym kierunku mamy stronę Wrocławia. Właśnie stamtąd prawdopodobnie uciekali Niemcy, którzy byli przetransportowani tutaj w to miejsce, gdzie znajdowała się ta prowizoryczna stacja, oraz musiał się tu znajdować gdzieś jakiś obiekt i prawdopodobnie nie jeden tutaj taki się znajdował. Miejsce to było połączone z jeszcze jednym obiektem w lesie. Zaraz tam przejdziemy. Stację po całej ucieczce rozebrano i oczywiście zamaskowano, jak to robili zawsze. Czy coś jeszcze tutaj znajdziemy? Poszukamy. Jesteśmy 2 kilometry od naszej rozebranej stacji. To, co widzicie tutaj, ta prosta linia, to nie ścieżka. Tutaj właśnie była linia kolejowa, która wychodzi tam stamtąd w głąb lasu, z miejsca, o którym zaraz opowiem, i kieruje się oczywiście do naszej stacji. Przejdę sobie na drugą stronę, bo mam tutaj troszkę do powiedzenia. I zajrzymy w ogóle w tą szczelinę tam w skałach, bo nie pamiętam, czy tam zaglądałem. Byłem ostatni raz tutaj chyba z 2 lata temu, także warto zajrzeć. Okej, musimy przejść na taką boczną dróżkę przez ten strumyk. Co masz? Czekaj, przejdziemy sobie od twojej strony chyba. Kuźwa, błoto narąbało. Przechodzisz? Ja już troszkę zamoczyłem buta. Okej. Znajdujemy się teraz w miejscu, gdzie leży w ogóle masa bomb. Dokładnie tam. Nie będę ich odtrącał, chociaż gdzieś jakieś ułamki pewnie zauważymy. Zaraz o tym opowiem, ale przejdziemy sobie do tego miejsca. Przedrę się tutaj przez te krzaki i włączę nagrywanie. Idziemy sobie w miejscu, gdzie najprawdopodobniej właśnie przebiegała ta linia kolejowa. Nie jest to tylko ścieżka. Znajomy znalazł tutaj elementy od torów, jakieś śruby łączenia i tym podobne. Zresztą osoby, które tutaj kiedyś mieszkały, najprawdopodobniej znalazły też dużo więcej. I właśnie z tego miejsca wszystko kieruje się w kierunku naszej stacji. Ja sobie tylko tutaj zajrzę. W takich skałach, nie wiem czy wiecie, ale też dużo można znaleźć skamieniałych drzew, które mają miliony lat. Po prostu pęknięcie w skale. Które mają miliony lat i są czymś, czego nie idzie kupić sobie na co dzień. Osobiście mam kilka kawałków. No, nie będziemy szli już tutaj dalej, bo to nie ma sensu. Chciałem wam tylko pokazać, w którym kierunku i skąd to dobiega. A dobiega właśnie z końca tego lasu. Jest bardzo ciekawe miejsce, gdzie jest zapadlisko.
Osoba, która się tym interesowała, była również poszukiwaczem. Wiele lat interesował się właśnie II wojną światową i nie tylko, tymi wszystkimi tajemnicami Dolnego Śląska. Nawet udało mi się tam chyba kiedyś załatwić ekipę i chcieli tam kopać. Natomiast zmarł prawdopodobnie na koronawirusa. Dużo osób w to nie wierzy, bo to był dość tęgi i zdrowy chłop. Ale no niestety tak się stało. Tego miejsca, tego zapadliska w skałach nie chcę wam dzisiaj pokazywać ze względu na to, że trzech czy dwóch pseudoposzukiwaczy, którzy jeżdżą tutaj w okolicy, po prostu rozkopują właśnie takie rzeczy, szukają na siłę, ale nie robią tego profesjonalnie, robią więcej przypału i syfu niż to po prostu wszystko jest warte. Chciałbym, żeby zajęła się tym osoba typu na przykład Łukasz Kazek. Więc dzisiaj nie będę tego publikował, dopóki sytuacja z tymi pseudoposzukiwaczami się nie uspokoi. A teraz przejdziemy sobie do tego miejsca, gdzie chciałem kontynuować kawałek historii. A więc, jak to jedno z drugim, wszystko się fajnie łączy. Ogólnie w tym miejscu, tutaj w tym lasku, było bardzo dużo niewypałów. Dwóch chłopaków, bardzo dawno temu, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, wpadli na pomysł, że wezmą taki niewybuch i wrzucą go do ogniska. No i tutaj w tym miejscu, gdzieś tutaj przy tych drzewach, rozpalili ognisko i wrzucili niewybuch do ognia. Niestety nie udało im się uciec. No i wiadomo, co się z nimi stało. Rozszarpało ich, a pozostałości zostały rozrzucone po drzewach. Przyjechali saperzy, ogólnie zabezpieczyli to miejsce, niby je wyczyścili. Natomiast tutaj jest w sumie tego tyle, że jakbyśmy szli i odkrywali sobie to tak nogą, to idzie po prostu znaleźć jeszcze elementy lub niewybuchy. I chcę gdzieś znaleźć taki odłamek, żeby wam pokazać, że to nie tylko słowa, tylko po prostu w tym miejscu ta historia niestety się wydarzyła. Przejdę sobie tam kawałek dalej. Kurczę, tyle grzybów, że szkoda mi je omijać. Przejdę sobie tam kawałek dalej i znajdę jakiś ciekawy element, który mógłbym wam pokazać, żeby potwierdzić moje słowa. Powiem tak, jest tutaj już tyle liści, że nie mogę znaleźć żadnego odłamku, żeby wam pokazać. Oczywiście nie całego, który stwarzałby totalne niebezpieczeństwo, tylko odłamku. Ale mam stare zdjęcie, które wrzucę do filmu, żeby wam pokazać. A oczywiście mam też wykrywacz metali, którego używam tylko do szukania meteorytów, wiadomo. Z nim byłoby sporo łatwiej. O, nie wiem, co tutaj leży. Nie wiem, czy to kamień. Ale pokażę wam to zdjęcie. I dokładnie znalazłem miejsce, w którym to się stało. Tutaj, gdzie jest ta wyrwa w ziemi. Tutaj mi właśnie to miejsce pokazywano. No i tutaj właśnie byli saperzy, zabezpieczali to miejsce. Niby wydobyli wszystko, ale pewnie nie jeden odłamek jeszcze właśnie, tak jak mówiłem, tutaj można znaleźć. Do niczego nie namawiam, lokalizacji nie udostępniam i jak najbardziej odradzam trzymać się jak najbardziej z daleka od takich miejsc. Podsumowując dzisiejsze miejsce, mieliśmy kamień ze swastyką, gdzie najprawdopodobniej coś schowano lub zaznaczono miejsce, obiekt. Później pokazałem wam starą stację, która prowadziła oczywiście drogę ucieczki Niemców. Pokazałem wam miejsce, które najprawdopodobniej było połączone z tą stacją oraz miejsce, gdzie doszło do tragedii, jak wspominałem, gdzie poniosło śmierć tych dwóch młodych chłopaków, którzy postanowili z głupoty wrzucić tą bombę do ognia. To miejsce, tak jak wspominałem, było zabezpieczone. Oczywiście idzie znaleźć tam kilka odłamków,
miejsca nie udostępniam i nie namawiam do szukania takich rzeczy oczywiście. Na pewno znalazłoby się tam coś więcej, natomiast pewnie zasypane i niedostępne dla ludzi. Dziękujemy Wam za oglądanie. Pamiętajcie o lajkowaniu, komentowaniu. Dziękujemy Wam za obejrzenie materiału. Pozdrawiamy, Dark Travelsi.